Wyobraźcie sobie, byłem na trzykołowym rowerze i podjechałem pod górę. I wróciłem do domu, spokojnie. Jakby nigdy nic. I żałuję, że podjechałem pod górę. Bo takie zakwasy, jakie mam w nogach w tej chwili, to nie miałem już od 10 lat, myślę, no. I w końcu się trafiły. W końcu się stały. Tak naprawdę kłamię, mówiąc, że nie chciałem tego, bo bardzo dobrze, że są one, że się pojawiły zakwasy, ponieważ to świadczy o tym, że mięśnie pracują. Nie było lekko, nie, nie, nie. Lekko nie było, ale udało się. Podjechałem. Własnymi siłami dałem radę. Ciężko było, nie zaprzeczę, ale udało się. I to jest po prostu niebo i ziemia. Ten wysiłek, ten cały wkład mój, to ja się nie przyznam, bez bicia się przyznam, tak spociłem się. Tak to jednak jest możliwe w moim wypadku i chwała Panu. A w niedzielę jadę do kościoła. Odpowiednio wcześnie wyruszę na rowerze i po prostu do kościoła uderzę bezdyskusyjnie i właśnie tak. I to będzie bardzo, ale to bardzo dobre. To nie jest tylko tak, że bolą mnie łydki. Nie, nie, nie. Przedramiona również. One nie wiedzą, jakim sposobem też dostały w garść. Dostały w skórę. I pokazały, że o! Jesteśmy! No to cieszę się. Zobaczymy, jak sobie poradzicie w niedzielę. Przedramiona. Co jeszcze? Cieszę się, że pojechałem. Cieszę się, że się zmęczyłem. Cieszę się, że mam zakwasy w tej chwili, ponieważ sądzę, że to jest prawdziwie dobra zmiana. Nie to, co proponuje nasz rząd. To jest prawdziwie dobra zmiana. A to, co proponuje nasz rząd, to jest fake. Tak jak są fake newsy, to jest fake po prostu. I tyle. No. Tak więc do przodu i nie ma co narzekać. Chociaż boję się teraz wyprostować nogi, gdy miał stawać na ziemi, dlatego, że boję się, że zerwie mi się mięsień. Ale może tylko mi się wydaje. Nie wiem. Strach jest w każdym razie. No i co? No i zbierka będzie. Co?
Musi być. Ona po prostu musi być niestety Jorety, ale właśnie tak. Zapraszam, polecam Jacek Zagórski, trzymajcie się, bye bye. Pa, pa.